wychodzi teraz, nie wiem, będzie to. Aha, dobra. Ale moro ładnie. Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 roku o nadaniu oznaczeń za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej policjanci Szkoły Policji w Słupsku odznaczeni zostali medalami za długoletnią służbę. Medalem złotym młodszy inspektor Mirosław Gwadera, podinspektor Zbigniew Belzy, podinspektor Artur Nawrot. Medalem srebrnym podinspektor Waldemar Baranowski, podinspektor Sylwester Gunarski, podinspektor Dariusz Sochacki, podinspektor Małgorzata Urbaniak-Cieszyńska. Medale wręczy wojewoda pomorski pan Roman Zaborowski, panu wojewodzie towarzyszy będzie komendant szkoły inspektor Jacek Wybogiewicz. Zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego brązową odznakę zasłużonego policjanta otrzymują podinspektor Roman Lenar, komisarz Grzegorz Babieracki. Odznaki wręczy komendant Szkoły Policji w Słupsku i wojewoda pomorski pan Roman Zaborowski. Policji odznaczony został starszy brygadier Andrzej Gomulski, komendant miejski w Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Medal wręczy komendant Szkoły Policji w Słupsku, wojewoda pomorski pan Roman Zaborowski. Miejscu, które chyba stanowi pewien wzór takiego wyprzedzania tego, co chcielibyśmy wszyscy, że tak powiem, żeby w każdym miejscu było.
Ja obserwuję, wprawdzie nie jestem tutaj, powiedzmy, może celowo, ale byłem tutaj na początku i widzę, jakie zmiany zaszły chociażby w tym miejscu w szkole policji. I cieszę się z tych sukcesów, chociażby z tego, co tak można gołym okiem zauważyć, z nowego wyposażenia, wielu remontów. Szkoła bije rekordy, jeżeli chodzi o przyjęcia tych szkolących się, bo ponad 1000. To, co dla mnie jest właściwie gdzieś tam wręcz liczbą niewiarygodną, bo myślałem, że patrząc na rok 2008, że do takiej liczby nigdy w tej szkole nawet nie wiedziałem, że ona jest aż taka pojemna. Ale to wymaga dużej sprawności, zapobiegliwości, dużych działań, sprawnych działań logistycznych i myślę, że jest tutaj zespół, który stwarza doskonałe warunki. A to, że młodzi ludzie chcą pracować w policji, to jest też bardzo dobry prognostyk. Niezależnie od tego, że jest to wynikiem pewnie braku pracy w innych miejscach, ale myślę, że pracę tych, którzy przechodzą tą trudną szkołę w tym miejscu, stanowi, że myślę, że jeżeli chodzi o kadry, przyszłość, to jesteśmy na dobrej drodze. Zawsze wszyscy cię błagamy. My nie wchodzimy w stosunki między...